Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która jest ukryta w mojej powieści Trylogia numer 1, rozdział 8 drugiej księgi, czyli Samowola. Mamy tutaj kilka bardzo, bardzo ważnych symboli, których znaczenie musisz mieć w jednym palcu, bo jeżeli takie symbole pojawią się na Twojej drodze jako znaki od wszechświata, to będzie Ci dużo łatwiej podjąć mądre decyzje w tej czy w innej dziedzinie życia. Pamiętaj, że tutaj na dole jest miejsce na komentarze. Jeżeli jakieś dodatkowe symbole zauważysz w tym rozdziale, to bardzo proszę podziel się Twoimi uwagami albo zadaj pytania. Zaczynajmy więc. Rozdział Samowola ma miejsce w Sarons, czyli twierdza Sarons, która jest pod władaniem Artura de Leys, księcia Sarons. I tutaj Mariam Salis, czyli nasza główna bohaterka, w tych pierwszych latach swojej podróży trafia pod sąd władcy Sarons, który wyrywa ją tym samym spod władzy kościoła. Wiem, że Artur de Leys, książę Sarons, jest bardzo przeciwny władzy kościoła i przede wszystkim chroni wszelkie przejawy tego, co inne. Oraz przejawy magii, alchemii, dlatego wiedźmy w jego królestwie mogą czuć się bezpieczne. Mamy ten moment, gdzie wszystko odbywa się w dużej ciemności, czyli ta ciemność, podświadomość, ciemne korytarze podświadomości, gdzie są ukryte różne nasze cienie oraz traumy. No i oczywiście tutaj zaczyna się ten rozdział w tym momencie, gdzie władca Sarons budzi się po tym czasie zranienia go przez Mariam, gdzie ona go pielęgnowała, i tutaj mamy takie symbole. Przede wszystkim oczywiście twierdza. Twierdza jako z jednej strony obrona i ochrona, ale z drugiej symbol zniewolenia, takiego zamknięcia, pragnienia wolności, gdzie jesteśmy pod czyjąś kontrolą. I tutaj nasza główna bohaterka ukazana jest jako taka, która pragnie tej wolności. To jest jej takie największe pragnienie i dopiero gdy ta wolność została jej zabrana w ten sposób, to zdaje sobie sprawę, jak duże znaczenie miała dla jej życia. No i tutaj pojawiają się następujące symbole. Mariam leczy księcia przy pomocy na przykład pajęczych sieci. Pająk jako zwierzę mocy, czyli ten, który tka sieć życia, los, przeznaczenie. Czyż nie było to przeznaczenie, to ich spotkanie się w tych czy w innych okolicznościach. Z drugiej strony mamy korzenny zapach, korzenie jako ten symbol uzdrowienia, magii, alchemii. Mamy tutaj zioła, również jako symbol uzdrowienia, jakichś niezbadanych mocy, transformacji i takiego głębszego wejścia na różne poziomy. No i nasza główna bohaterka ukazana jest tutaj jako wiedźma i w tym towarzystwie służącego stewarda, który patrzy na nią tak wrogo, widzimy przede wszystkim symbolikę niepewności i strachu, jak ci zwykli, normalni ludzie, którzy niczego nie rozumieją tych praw ziemi, świata i wszechświata, patrzą na wiedźmy, czarownice, a nawet wróżki dosyć wrogo. Jak czegoś potrzebują, to oczywiście pierwsze to biegną do wróżki, ale gdy tylko coś im się w życiu nie układa, to też tą winę od razu zrzucają na wróżkę, wiedźmy czy kogoś innego. Czyli tu takie niezrozumienie, wyobcowanie. Jeżeli mamy takie właściwości, jak właściwości jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoodczuwania, czy również zdolności uzdrawiania, czy talenty od urodzenia, czy również wyuczone pewne rzeczy i zajmujemy się duchowością, czy zajmujemy się tak zwaną ezoteryką, czy zajmujemy się alchemią, czy zajmujemy się magią, to wiadomo, że będziemy odrzucani przez innych. Będziemy kochani i ubóstwiani, jeżeli inni nas potrzebują, ale bardzo szybko ta miłość może zmienić się w nienawiść. Dlatego...